No dobra. Sorry za tą dłuższą przerwę w streamie, ale niestety musiałem odbyć rozmowę rodzinną, która nie nadawała się na antenę, więc będzie tak, jakby być. Zakomana Sterling. Fekir. No niestety, za długo czekałem z tym, żeby... Ja obserwuję jakiś kanał GS500, tak? Tak, nie powiedziałem, że taki kanał obserwuję i hostowałem nawet takie coś. Dobra. Nabil Fekir. Ale Deli Ali, no obrona niekiepska. Deli Ali w obronie razem z Bale'em. Farman. Leon Goretzka, no dobra, Dick Meyer. Rafael Varane się wciął w to wszystko. No i kto to? Vranjes? Vranjes? Jaki Vranjes? Bakayoko do Sterlinga. Zespołowy niestety. Cezar Azpilicueta, no i piłka na aut wypadła. Fekir. Dobra, Górecka. Goretzka i gol! Pięknie, 5-3, ale jaki strzał Gorecki, niesamowite. Goretzka. Leon Goretzka. Keylor Navas, no niestety dostał strzał za wysoki dla tego. Dosyć niskiego jak na bramkarza, bramkarza. I wygrywamy 5-3 po 120 ciężkich minutach. Ciężki mecz, ale udało się. Bruma 10-0 ocena, no spoko. Asysty, no Goreczka miał jedną, Fekir jedną,
Nawet francuską asystę zdobyłem, proszę bardzo. Francuska asystę zdobyłem dzięki temu jeszcze, nawet się zdziwiłem. Ale okej, skoro tak, to tak. Francuska asysta, 50 monet, naprawdę? Takie coś? No i 200 monet. Santa Rosa FC. Jak oni tam się trzymają, chłopaki. Jeżeli chodzi o... jeszcze jeden mecz zagram nimi chyba. Dadzą radę. Składzik, ulala. Lukaku na Ingolan tam gdzieś był, widziałem inform. Będzie ciężko pewnie. Ale się udało. Dobra, piłka do Karsdorpa. Karsdorp ładnie podał. Zieliński jeszcze wywalczył tam sobie pozycję. Gol Linety! Zieliński wyczaił kolegę. I Karol Linety bezproblemowo. Ale świetne zagranie od Zielińskiego. Zieliński tutaj zobaczył Linetego, puścił piłkę, Linety pierwsza piłka i bramka po oko, no. Co teraz jedno z fałsza strzelił. Więc dobrze jest. Belotti, Andrea Belotti przewrócony. Koulibaly świetnie piłkę przejmuje, ale niestety się wtrącił w to wszystko jeszcze. Jaka brama, no nie! To mnie tak załatwił. Nazwisko proszę, już wysyłam zabójców. Już mu łamią nogi w przerwie meczu. Lars Stindl. No proszę. Jeszcze Belotti pokazuje jakieś objawy załamania nerwowego czy tej kontuzji. Naprawdę. Douglas Costa. Douglas Costa ładnie się odwrócił. Douglas Costa. No niestety podanie słabiutkie. Romelu Lukaku. Braciszek cię zaraz zatrzyma. A może nie. No i Donnarumma spokojnie sobie przyjął podanie do Zielińskiego. Zieliński do Belottiego, który jest tutaj. Piękne podanie do Felipe Andersona, który ładnie, ale dobra, Douglas Costa, no niestety.
Zieliński się tam poodbija od Nainggolana, ale Gonalons fajnie przejął piłkę akurat. Oj, Douglas Costa, no Hornowi chciał bramkę strzelić taką dobrą z kąta długiego, ale się nie udało. Natomiast niestety Belotti podawanie ma teraz dzisiaj. Uuu, bramaczka, Zieliński chyba. Chyba Zieliński. Techniczne uderzenie posłał. Podawał Andrea Belotti. Ładnie Zieliński. O, umieścił Hornowi tą piłkę. Już koło rąk. To mi się wydaje, że to Piotrek Zieliński strzelił. Piłka wpadła do siatki. Ewidentnie to był Piotr Zieliński. Tak, świetny techniczny strzał Piotrka Zielińskiego. No niestety Andrea Belotti jest kontuzjowany. Czyli mam tu jakiegoś napastnika. Średnio wam powiem, na jeża. Więc za Belottiego wejdzie Bruma, najwyżej sobie nie odpocznie. Ale łapać tego Juliana. I gol! Bruma! Świetnie! Pek, pek! I mamy 3 do 1. Ładnie się zakręcił Bruma, to mu podał Zielińskie linety i mamy gola. Po raz kolejny. Horn chyba nie jest najlepszym bramkarzem w tej grze. Któreś był nawet niezły, w 15 albo w 16, już nie pamiętam, całkiem nieźle się broniło Hornem, ale widzę, że tutaj niestety jego magia już nie działa, tu Farman znacznie lepszy. Jordan Lukaku na spokojnie rozdaje karty. Piłka do Zielińskiego, Zieliński Piotrek schodzi ze skrzydła. Oj, 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 ponad bramką z daleka próbował swojego szczęścia. Piłka za daleko, niestety posłana i za mocno w trybuny. Rada Nainggolan rozdaje karty na środku boiska. Po stronie przeciwnika, dobra, Douglasa Costę, który się niestety wpakował na obrońcę. Jego dribbling tym razem mu nie pomógł. Bruma doliny tego, ale zobaczył kolegę z zespołu. Ach, chciał po płasko po ziemi Hornowi tutaj puścić. Strzała Zieliński. Lukaku z bratem. Niestety Nainggolan przechwytuje to podanie w środku pola, ale linety niespodziewanie.
Giuliano do Lukaku. No i na szczęście Lukaku nie trafia, ale było blisko straty bramki. Piłka do Karsdorpa. Karsdorp do Gonalonsa. Ja chciało ominąć Nainggolana tym podaniem, ale to się nie udało. Piłka od Nainggolana powędrowała do Romelu Lukaku. Ten piłkę do przodu, ale tutaj nie, Giuliano jest, ale na szczęście strzał w Donnarumę prosto. No, Felipe Anderson chciał podać do Brumy, ale niestety taka szybka akcja się nie powiodła i teraz Alessandro Nesta z kontrol. No i Jordan Lukaku zatrzymał Ronaldo. Przynajmniej jego zapędy na chwilę powstrzymał. Giuliano, brazylijski magik tutaj z przodu. No i na szczęście Donnarumma, świetna dyspozycja, już kolejny mecz. Zejście do środka. No i strzał w horna, niestety zbyt lekki. Dobra, tu jest piłka do środka. Bruma do Zielińskiego, ten do Linetego. Ten do Karsdorpa się tutaj dostaje. I słupek! Niestety w wykonaniu francuskiego defensywnego pomocnika. Złapał się za głowę, biedny. Miał szansę podwyższyć ten wynik, który tak już jest niezły i dosyć wysoki dla naszej ekipy. Piłka po nogach. Linety do Zielińskiego, Zieliński no do Linetego, ten do Brumy, Bruma do Zielińskiego, Zieliński lewa noga i słupek po raz kolejny, no niestety. Nie ma szczęścia. Dobra, mamy Linetego, który strzela. No niestety zblokowany przez obrońców. Vitolo. Giuliano. Do Larsa Stindla, jedynego strzelca bramki w tym spotkaniu dla drużyny przeciwnej. No i jest Donnarumma, który bezproblemowo wychwytuje. Karsdorp dostaje piłkę. Bruma. No i niestety piłka zagrana przez Andersona odbija się od bramki i przeciwnik nieźle sobie poczyna, rozgrywając defensywną piłkę, ale gubi się w tym wszystkim. Gdzie jest jakiś mój zawodnik? Jest tu Douglas Costa, który
Piotrek Zieliński, dolny Karola Linetego, Linety obwarowany. O i strzał obrony tym razem przez Horna, ale nieźle załadował to chyba Zieliński. Iniesta. No i kolejna obrona Horna. No, tym razem pod koniec meczu Horn stwierdził, że jednak zacznie bronić. No i tutaj strzał paskudny Cristiano Ronaldo. Praktycznie niewidoczny w tym spotkaniu, bym powiedział. No i Anderson się nadział na nogę obrońcy, więc tutaj niewiele zdziałał. Vitolo. Rajaj Nainggolan. Na szczęście Linety, świetnie. Bruma, nie za bardzo. Linety, Karol, no podaj do swojego zawodnika jakiegoś. No i Raja Nainggolan niestety. I Ronaldo nie strzela. Donnarumma. Giuliano schodzi. Fazio ponad bramką. Filip Anderson już prawie wyzionął ducha, więc tutaj Domenico Berardi za niego wejdzie na boisko. I on ma okazję strzelić bramkę, Berardi. Ależ przestrzelił fatalnie. To, co zrobił, było fantastycznie słabe. Douglas Costa. Linety biegnie do przodu. No i strzał Linetego posłany już po obrońcy. Horn wyłapuje to nieudane dośrodkowanie. I 3 do 1 kończy się to spotkanie. W drugiej było dużo walki, ale goli niespecjalnie. Zieliński Piotrek 9-5 ocena. No i tutaj Berardi się nie pokazał, ale nie miał zbytnio czasu, żeby się pokazać. Nie jest.
Na srebro 3 prawie. Alesson z Urugwaju. Belotti jest kontuzjowany. Te tu wrzucę, będzie ok. Kto tu nie ma pełnej? Bruma nie ma pełnej tylko kondycji, ale to jemu tą kondycję możemy zadbać. I gramy. Razem zagramy sobie niebieskimi strojami. Suarez na napadzie. Kagawa. Lalana. Też by to był chyba. Na 100% nie jestem pewien. Cóż nie, to nie był chyba Lalana. Pocznijmy tą akcję. Kevin Kamp. I strzał niestety niecelny Dumbia. Nie rozczarowuj mnie. Miałem świetną okazję, żeby tą piłkę w siatce umieścić. Sejdu Dumbia. Niestety musiałem skręcić prosto akurat w obrońcę, no. Na pełnym biegu, a teraz jeszcze ten obiega moich obrońców. No ruszcie się, kuźwa, kloce drewna. No i jest Sejdu Dumbia. I gol! Sejd Dumbia obiega wszystkich i jeszcze posyła bramkarzowi piłkę obok nóg. Sejd Dumbia. No i Kamp wypiecha tutaj piłkę na aut, spowalniając tym samym. Wendel przechwytuje. O, takie. No niestety Lalana to przechwyciła. Dobrze, mówiłem, że to jednak Adam Lalana był na tym w sumie zdjęciu z brodą, go nie poznałem. Co, rzut karny jeszcze im powiedzcie. Fantastico! Rzut karny? Nie, przed polem karny. Świetnie ustawiony obrońca, przyjął to wszystko. I nie trafił nas Suarezik. No i Hrabecki sobie na spokojnie to wyłapuje. Akcja zatrzymana. Gelson, ładnie. Niestety nie ma pomysłu, jak się przedrzeć przez obrońców. Kevin Kamp. O, Danilo.
Toto na bramce, jakiś dziwny bramkarz, ale ładnie to obronił. No i niestety nie przedarłem się przez obronę. Luis Suarez. Podanie na skrzydło. Lalana minął bezproblemowo tutaj mojego Radecki. Ale nie do Suareza. Na szczęście obrońca przytomnie to wybił. Gelson Martins. Ach! Był bliski tego Bruma, żeby to jednak wepchnąć głową do bramki, ale mu się nie udało. Piłka prawie wbita. Danilo, no niestety, piłka w kosmos. A to Bobby Olejnik bramkarzem. No dobre ma te interwencje jak na brązowego bramkarza. To nie powiem. Luis Suarez, no tutaj Danilo niestety depcze po piętach i to dosłownie. Mamy faul. Hradecki pięknie. Tak by piłka poleciała nad bramką, no ale trzeba podziękować bramkarzowi za refleks i pogratulować mu refleksu. Gelson. Manuel Fernandez. No czego nie kontynuować tego biegu, jak on zgubił tą piłkę? Dumbia. Masz dobre czasami akcje, ale czasami masz takie kijowe akcje, że szok. No i Fernandez w tej piłce, Gelson na spalonym, tak? Po prostu masakra jakaś. Bruma. Trzeba po ziemi może podawać, byłoby lepiej. Lalana próba powstrzymania przez Danilo Pereira, ale mamy jeszcze ajajaj, no podanie było świetne tutaj między obrońcami, tylko Bruma się nie zorientował w tej całej misternej piłkarskiej układance. I gol! Teraz przynajmniej. Dobre, dobre, dobre to było. Ładnie Bruma sobie przyjął i pyk zewnętrzną częścią stopy uderzenie. Bardzo dobrze sobie pan Bobby Olejnik, no niestety nie mógł tego obronić. Bruma. Smolnikow przy piłce. Hamama. Źle to zrobił, tutaj powinien tak puścić między obrońcami na dobieg, by to na pewno do tego Gelson dobiegł, bo on jest prędki jak Speedy Gonzales na sterydach.
Żelcą, no pięknie, mówiłem, że on to zrobi. I niestety piłka w obrońce. Danilo. Rzutka i jest gol. Tym razem znowu Bruma. 3 do 0. Bobby Olejnik nie miał szans po raz kolejny. I po raz kolejny go Bruma wykańcza w tym wszystkim. I mamy 3 do 0 w pierwszej połowie. Panie i panowie, ziome i ziomale, kontynuacja tego spotkania. Tutaj Smolnikowa, który się musi włączyć do akcji ofensywnej. Fernandesa. Ajajajajajajajajaj. Było pięknie, tylko coś tu potańczyć trzeba, bo tutaj Bruma miał kiepskie pole do odstrzału. A jak tutaj ładnie Paulinho mnie wystrychnął na Dudka. Luis Suarez, myślisz, że cię nie dogonię? Nas nie dogoni, a ty myślisz, że będzie? A tu nie ma takich czarów, marów. Kevin Kamp, ładne dość. Ładnie do Brumy, Bruma. No i znowu było do Kampla świetne podanie, gdyby nie to, że trafił w obrońcę pan. Pan Bruma właśnie. Aż na pamięć trochę zagrałem, myślałem, że tu się pan Pereira odnajdzie, a tu... Tu dupa. Tu się tak trzyma przy piłce. To Suarez chyba. Tak, to Luis Suarez. I na szczęście nie on strzelał. Taki piękny wynik do zera. Nagle straciłby na atrakcyjności. Adam Lallana, Vargas. No i Luis Suarez. Do kogo on tu podaje? Nie ma tutaj nikogo. Na szczęście Hradecki musiał prawie przyjmować strzał kolegi z główki. Na szczęście mógł go złapać, bo to było z główki. No i Lallana niestety zepsuł całą akcję. Wendel ciągnie skrzydłem. Ciągnie skrzydłem, nikt go nie tutaj nie zasłania. No i dopiero teraz pod sam koniec tej całej fantastycznej akcji Wendel spierdzielił, odsłaniając tutaj skrzydło. Szczęście Abraham przytomnie, bardzo przytomnie. Podaje do Danilo, Danilo do... Zobaczył Gelsona Martinsa. Martins. I gol! 4-0. Pod pełną kontrolą w tym spotkaniu. Gelson Martins. Jak sobie ominął obrońcę. Bum. Żelce.
Suarez. Ale bramka Suareza, no niestety 4-1, no w końcu pokazał klasę strzelecką. Znalazł sobie odrobinę miejsca i je wykorzystał. Ale w sumie całą akcję praktycznie rozprowadził. Zostało tylko jedno podanie, które wykorzystał pięknym strzałem. No i Hradecki nie miał absolutnie szans na to, żeby to obronić. Ajajajajajajajajaj. Było blisko pięknej akcji gwiazdowej. Luis Suarez, Lalana. Edu Vargas chyba. Ale Wendel to świetnie wychwytuje. No i jest Bruma znowu, trzecia bramka. Tego napastnika. Pojechał środkiem po prostu panu Olejnikowi zasadził brameczkę. O, jak pięknie. To dlaczego tutaj z przodu zamiast piłkę podać do tamtego, to podać do tamtego. Kagawa, Shinji. No i na szczęście Wendel to na aut wybija i mamy pozamiatane. Bruma. Tym razem podawał górą i też się nie udało. Zbyt blisko. I pan Hradecki mógł sobie spokojnie piłkę wyłapać. Smolnikow tak trochę niebezpiecznie. Kevin Kamp. Piłka do Gelsona Martinsa, no nie, no prawie się udało. No niestety był jednak lepiej pilnowany niż mogło się wydawać. Kevin Kamp. No i strzał Kampla. Niestety Fernandez, no beznadziejny strzał z daleka. Niebezpieczna Adam Lallana schodzi z boiska, ale tego wyniku już się da poprawić. No wybicie daleko od bramki. I Bruma zgarnia piłkę. Jako zawodnik meczu opuści to boisko. 10-0 ocena razem z Dumbią. Abraham całkiem nieźle. Niezłe oceny za mecz. Przeciwnik rozklepany. Dobrze jest. Już mam 12 tysięcy, nagle nie wiadomo skąd coś sprzedałem. Co? Nie, nic nie sprzedałem.
Skończyły mi się chyba monety już te. Fut razy 15, o proszę. Dobra, mamy. Dodatkowe moneciki zawsze się przydadzą. Jeszcze jeden meczyk sobie zagramy, myślę. Eurodivision, Bułgaria. Ale już nie tym składem. Jak tam? Kondycha. Dobra, Virgil van Dijk ma niestety mało kondycji, miał mało i teraz jeszcze kontraktu też miał mało, ale już mu damy. No dobra, przetestujemy ten skład z tym trafionym Van Aanholtem. Czy on się będzie sprawdzał, czy się nie będzie sprawdzał, zobaczymy. Virgil van Dijk, chyba najdroższy zawodnik w tym składzie. Ulala, Griezmann, Ronaldo, Hazard, Diego Silva, De Bruyne, Sergio Ramos, top, to ładny skład. Nie powiem. Za grube miliony chyba. Powiedziałem, że sam Toc Ronaldo, czy tam nie wiem, czy tam był Toc, chyba Toc. Ale są już od razu. Pięknie. Haha, Kujatę prawie bramkę strzelił. O! Blisko było, no. Naprawdę, było blisko. Boczna siatka na bramce chyba De Gea. Dawid De Gea tam chyba na bramce i to w wersji pewnie Toc. A jakże. Sterling. Podamy do Bakayoko. No i niestety szybka kontra w wykonaniu przeciwnika tym razem. Silva. Nie ma. Van Aanholt. Van Aanholt, szybki zwrot. O jest, piłka do Kujatę. Oj, karny! Powinien być rzut karny. Szejku Kujatę. Nie ma karnego. Za takie coś. Nie ma skaznego, no i to ma jakieś lepsze dośrodkowanie. O, Virgil van Dijk ma dobre. Nie ma gola, Kujatę znowu z główki. Ajajajajaj. Rzutka van Dijka, chociaż ten powinien być tam w polu karnym, żeby główkować, ale... Rashford zrobił tam niezłą kocę od bramkarza. Marcello jeszcze do tego. De Bruyne, wszystko tocy, informy. Pierwsza klasa, pierwsza liga. Begowicz. Sanchez, no i pierwszy do Sona. No i nie miał do kogo podawać już niestety tam Son. Aż szkoda, ale ładnie się wybrania z tą piłką w środku.
Ajajaj, Sterling! Mogę się jednak chyba przymierzyć. Czy to Kujate znowu strzelam? Nie, tu Kujate z główki strzelam. Rashford z przodu. Sergio Ramos. Dobra. Bakayoko do Sona. Son od razu próbował do przodu, ale niestety trzeba było sensowniej, mądrzej grać. Diego Silva. No i ładnie wybroniona piłka na tyle, żeby padła na rzut rożny. I tutaj Begović bezproblemowo. Kujate. No i niestety Sterling na spalonym. Błyskawicznie go złapali w pułapkę offside'ową. A szkoda. Obrońcy przejęli tą piłkę. Dobra, Son tu z przodu jest. Ale Silva. Dobra, jest tutaj do Sona piłeczka. Marcus Rashford. Son i gol! O, pięknie! Juan Min Son. Jest Son, prawa noga i De Gea jednak tego nie wyciągnął. Na chwilę mu się od ręki odbiło, nie jestem pewien. Nie odbiło mu się. I De Gea nie wyłapał w wersji Team of the Season. No ładnie Rudiger. Dobra, Marcus Rashford. O, pięknie. Ale ojejaj, już prawie go zmiałem. Prawie mu to zdjął. Aj. Ajejaj, no niestety nie ten trik. I mi nie wyszło. Ajajaj, Son przedryblował swojego kolegę zespołu. Nawet. No dobra, łap to. Begović. Podanie do Van Aanholta. No niestety Dani Alves tutaj przejął tą piłkę. Bakayoko nie dał rady. Rashford do Sterlinga. Tutaj Cuadrado. Ale ładnie Rudiger to wszystko ubezpieczał. Dobrze Van Aanholt.
Marcello niestety to wybił tak, że trafiło to w ręce. Ale Rashford ładnie się cofnął do obrony. Chwała mu za to. Van Aanholt strzelał chyba i trafił prosto w DHE. Dobrze mówię, tam Van Aanholt chyba. Nie, to Marcus Rashford. A jednak to nie był obrońca. Gol! Rudiger! Rudiger, no piękna główka, przełamał obronę De Gea. Mamy gol Rudigera. No Rudiger ładnie. Marcelo został zdjęty z główki przez De Gea. Jeden i drugi tej piłki nie wyłapał. Piękne zagranie. Zespół z Premier League na razie przeważa nad informowo-tocową hybrydą. Shit. Chciałem takie tanie zagranie złapać przeciwnika, ale to się nie dało. A tutaj Griezmann. Co on robi tak bardzo z tyłu? Nieważne, lepiej z tyłu niż z przodu. Troszkę tak jak teraz. Na szczęście strzał ponad bramką. Ale już atakują przeciwnicy od pierwszych minut, więc trzeba się skupić. Rudiger do Virgila van Dijk'a. Marcus Rashford. Renato Sanchez. Dobrze, Bakayoko. Do Sterlinga. Son. I gol! Raheem Sterling. Pięknie. Rozklepani. De Gea nie dowierza własnym oczom. Taki banalny sposób. Podcinamy uderzenie z pierwszej piłki. Omija Sterling jego paradę i trafia do brameczki. No, tym razem jest gol skrzydłowego. Virgil van... Nie, no dobra. Nie, Virgil powstrzymał, czy Rudiger? Rudiger chyba powstrzymał. Ronaldo. Biegał i biegał, ale nic nie wybiegał. No tutaj Virgil świetnie to wyprzedził. Bakayoko. Dobrze, Rashford. Do Sterlinga, ten szuka jakiś... Ruszcie się ludzie do przodu, rozwincie skrzydła. Niestety Rashford nie za bardzo miał co tutaj zrobić z tą piłką. Diego Silva. Antoine Griezmann do Ronaldo. No i tym razem bramka Hazarda. Danie Ronaldo wykończył Eden Hazard.
Udanie do Sona zbyt czytelne. Eden Hazard rozwija skrzydła. Przerzucenie piłki do Marcello. Virgil się dało grać tutaj. Uf, na szczęście nie trafił Griezmann. Była ta piłka niesamowicie mocna. Sanchez. No i niestety Bakayoko spierdzielił całą tą akcję. Znowu przerzucenie piłki na skrzydło do Marcello i podobne rozegranie znowu. Ale tym razem Renato Sanchez wyczuł intencje swojego partnera z reprezentacji. Niestety Cuadrado. Renato Sanchez do Marcusa Rashforda. Marcus Rashford do Kujate, który po raz kolejny próbuje strzałów, ale znowu niecelnie. Milinkowicz-Savić za De Bruyne wchodzi. Też ciekawy zawodnik. Niestety podania Bakayoko dalekie są od ideału w dzisiejszym spotkaniu. No i ładne. Będzie uderzenie na bramkę, czy nie będzie z takiej odległości? Oj! Dobrze, że odbiło się od Rudigera. Bo leciało w światło bramki. Nie leciało chyba w bramkarza. No to tak się odbiło szczęśliwie, że nie wpadło do bramki. Mogło wpaść. No i niestety, kto to bija bramkę? Griezmann na 3-2. Musimy spiąć poślady teraz, żeby nie stracić tej bramki. Bellerin. Son! Ojajajajaja. Thiago Silva wybronił to uderzenie. Rudiger. No Cuadrado teraz niestety z Renato Sanchezem wyścig do bramki. Póki nie ma Rudigera, na szczęście, może nie na szczęście, Bakayoko na rzut rożny. Griezmann. Dobra obrona. Marcus Rashford. Ajajaj, no tutaj gonił resztkami siły, to było widać. Dlatego nie wiem, czego nie zmienię Rashforda, w sumie Rashforda i Sterlinga. Za Rashforda wejdzie King, za Sterlinga Narsing. No i to by było. Schneiderlin za Kujatę. No dobre, dobre zmiany były.
No i niestety koniec meczu, ale i tak wygrywamy 3 do 2. No i dobra. Tyle by było na dzisiaj, przynajmniej z tego streamowania. W tym miejscu się z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.